Witajcie, kochani. Dzisiaj zupełnie inny temat. Nieraz słyszymy, jak ktoś mówi, nieraz sami mówimy. Ja nic nie mogę na to poradzić. A co ja mogę? Słyszymy dookoła narzekania, jak jest źle, że nikt nic nie zmienia, że ktoś powinien coś zrobić. Otóż, kochani, sami uwierzyliśmy w to, że nic nie możemy. A jest dokładnie odwrotnie. Możemy i to bardzo dużo. I to nie są tylko słowa. Naprawdę, każdy z Was może zmienić dużo. Od jakiegoś czasu jeżdżę do schroniska raz w tygodniu wyprowadzić psa. Te zwierzęta w schroniskach są z powodu ludzi. One same nie chciały tam być. Poruszę tutaj temat dosyć niewygodny, ale bardzo ważny, na co ma wpływ każdy właściciel psa czy kota. Kastracja i sterylizacja. Wiem, że jest dużo przeciwników tego, ale z nadmiaru psów, kotów, schroniska są przepełnione. Tych zwierząt nikt nie chce, zostały porzucone. Siedzą zamknięte w małych boksach, nie wiedzą za co, dlaczego i całe ich życie zamknięte jest często na powierzchni 2 na 2. Wyobrażacie sobie, gdyby was ktoś zamknął w pokoju 2 na 2, dwa razy dziennie dostalibyście tylko miskę jedzenia. A to my, ludzie, wpłynęliśmy na to, że te zwierzęta znajdują się w tym miejscu. Tak już jest. Czasu nie cofniemy. Teraz jest pytanie, a co można zrobić teraz? Rozumiem, że nie każdy może, ma warunki, aby wziąć psa do siebie, do domu. Rozumiem to, naprawdę. Ale wyobraźmy sobie, że na przykład raz w tygodniu, 2 godziny poświęcamy na to, by pojechać do schroniska i wyjść tylko z jednym psem. Raz w tygodniu 2 godziny. Więcej czasu spędzamy przed telewizorem, przed komputerem czy na telefonie rozmawiając. Gdyby tak, większa ilość osób raz w tygodniu do jednego psa przyszła i zabrała tego jednego psa na 2 godziny na spacer. Sprawilibyśmy, że te psy, mimo opłakanych warunków, miałyby chwilę radości. Możemy, naprawdę możemy wpłynąć na to, jaki jest nasz świat. Ktoś powie, ja nie mam czasu, żeby jeździć do schroniska. Są wirtualne adopcje. Można dać 10 zł na fundację, gdzie te pieniądze są przeznaczane na często leczenie, na pomoc dla takich zwierząt. Jest wiele opcji. Pomyślcie, a gdyby tak, dziecko, które ma 15 lat na przykład, zabrać do takiego schroniska i pokazać mu, jak żyją takie zwierzęta. Uwrażliwiać dzieci na los takich istot. Nie zamykajmy oczu na cierpienie. Nie o to chodzi, aby skupiać się na negatywach. Ale również nie możemy przymykać oczu i udawać, że tematu nie ma. Bo w prosty sposób, tak jak wam powiedziałam, możemy, naprawdę możemy, wystarczy odrobina chęci zmienić chociaż trochę los tych zwierząt. To jest tylko przykład schroniska. A jak dobrze się rozejrzycie dookoła siebie, do takich okazji zobaczycie naprawdę dużo. Nie chodzi o zamykanie oczu na czyjeś cierpienie, bo to negatywna energia. Ale o to, gdy widzimy, że ktoś cierpi, to zastanówmy się chociaż chwilkę, czy aby faktycznie nie moglibyśmy jakoś pomóc. Pies, z którym wychodzę, w momencie, kiedy przychodzę, jest szczęśliwy. Uwierzcie, on jest bardzo szczęśliwy. Bo chociaż przez chwilę ktoś mu poświęca uwagę. Może wyjść z boksu, przejść się po trawie, po
poskakać, niezgłaskany. I tak naprawdę, takie zwierzęta często nam pokazują, co to znaczy żyć tu i teraz. W momencie, kiedy biorę takiego psa na spacer, ten pies w tym momencie jest szczęśliwy. Nie rozmyśla o tym, że za chwilę wróci do boksu. On się cieszy każdym krokiem, każdą chwilą. Spróbujcie tego. Zobaczycie, jak nawet pies może być waszym nauczycielem. Pokazać wam, co to znaczy żyć i cieszyć się chwilą. Przemyślcie to, proszę, bo każdy z was, każdy ma wpływ na to, co się dzieje dookoła. Nawet drobny gest ma ogromną wartość. Pozdrawiam was, kochani.